Już starożytni mówili: disce aut, disce de. Ucz się, albo odejdź. Disce seda doctis. Ucz się, ale u uczonych. A zatem my już nie będziemy tego mówić. No ale co powiemy, panie Rumie, panie Romanie? Samouczek. No i co już? No nie, samouczek wytwornie zdobiony. A. Dlaczego pan śpiewa, kiedy ja mówię? Zupełnie nie rozumiem. No ale dlaczego pan mówi do mnie, gdy ja śpiewam? Wydaje mi się, że wszystko to, co ja mówię, przechodzi u pana bez echa. Wolałbym na ten temat szerzej się nie wypowiadać. Witamy państwa tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia. Od dawien dawna Polacy wśród innych narodów słynęli z rycerskiego stosunku do kobiet. Możemy być dumni z takiej opinii o nas. Tym bardziej powinniśmy rozwijać w sobie tę zaletę. Jako że jest ona jedyną z wielu, jakimi górujemy nad innymi. Czyż może nas, Polaków, razić coś bardziej od widoku kobiety samej kupującej sobie futro? Bo usłużyć kobiecie trzeba nie tylko w domu prywatnym, lecz również w tramwaju, pociągu, na ulicy i na schodach. Przy drobnych usługach oddawanych kobietom nieznajomym mężczyzna musi postępować z dużą delikatnością. Pamiętając o tym, że nie tylko kobieta jest nieznajomą dla niego, ale i on jest nieznajomym dla niej. Oczywiście mężczyzną. Idąc z kobietą do kina, pamiętajmy, aby nie palić papierosów, gdyż zbytnio rozżarzony papieros i kłęby dymu mogą pogorszyć i tak nie najlepszą jakość projekcji. Natomiast idąc z kobietą do teatru, należy dowiedzieć się odpowiednio wcześniej, w jakich godzinach czynne są kasy, aby nasza partnerka bez niepotrzebnej bieganiny i odpowiednio wcześniej zakupiła bilety. Przed pójściem do opery wytworny mężczyzna zapoznaje się z treścią wydarzeń, na tle których osnute zostało libretto, aby był na bieżąco, gdy wraca z papierosa. Dobrze jest również zapoznać się z partnerką, gdyż przez nieuwagę, wracając z papierosa, można usiąść obok innej niewiasty. A krzesło może być zajęte. Panie Julku, byłem ostatnio na dworze. I co, zimno? Tak, śnieg padał, ale tylko w czwartym akcie. O jakim dworze? O jakim dworze pan mówi? O strasznym. Jestem pod dużym wrażeniem swojej partnerki. Ale żarty na strunę, panie Wrocławie. Zażyj. Niczego nie zażywam, panie Stefanie. Nie, panie Wrocławie. Chodzi mi o to, że najbardziej podobał mi się ten fragment. Zażyj. Tabaki. Proszę pana, nie mówimy tabaki, tylko ten bak. Tego baku? Nie, ten bak. A skąd pan wie? Bo jestem posiadaczem samochodu. Składanego zresztą. A gdzie pan składał? Na PKO. Pamiętajmy o miłym akcenciku, jakim jest przesyłanie kwiatów kobiecie. Można oczywiście razem z biletem wizytowym. W tym wypadku o wiele wytworniej jest napisać na nim kilka ciepłych słów. Na przykład z serdecznym pożegnaniem. Często tekst może być dłuższy i może zawierać na przykład z bardzo serdecznym pożegnaniem.
Jest jeszcze jeden przypadek, w którym mężczyzna posługuje się biletem. Oto gdy wzywa się kogoś na pojedynek, natychmiast po zajściu faktu obrazy słownej lub czynnej, obrażony, o ile jeszcze może, wyjmuje bilet i podaje go temu, kto go obraził. Pamiętajmy, że chodzi o bilet wizytowy. Gdyż podanie biletu autobusowego narazić nas może na dalsze fakty. Przepraszam, że przerwię, ale jest godzina... 15:10. Nie, pąsowej róży, a zatem najwyższa już pora do Jumy, Michalikowej. Ani pąsowej, ani tym bardziej róży, ale rzeczywiście najwyższa już pora na erotyk opus 32. Ciebie wszystkim będę, kochana. Jogim z wieczora, a Bubu z rana. Dzień dobry Państwu. W tygodniu zeszłym mówiłem Państwu o ciekawszych arcydziełach muzyki włoskiej. Dziś katalogu mojego, część trzecia, może kilka słów o... nie tyle o, co o charakterystyki ogólnej. Myślę, iż tych kilka słów uczyni temat, który poruszam, przystępniejszym. Najpierw wykorzystuje się tu głównie węgiel kamienny i brunatny, podczas gdy dość dobrze rozwinięte rolnictwo nie pokrywa zapotrzebowania wewnętrznego. Oczywiście są to dane nie najnowsze. Przejdźmy zatem do kompozytorów. Bach, Kiełbasa myśliwska, kantata myśliwska i aria G na strunie. Händel, muzyka nie wadzi, na wodzie. Szczypiorek, Scipione, Salami. Salome i Berenike. Haydn, 6 symfonii o paryskiej. Mozart, Wesele figlarza, Czarodziejski pled, Upoważnienie z Seraju i Symfonia C-dur Jowiszowa. Weber, Nieżonaty strzelec i Obywatel Eron. Beethoven, sonata patriotyczna, uwertura C-dur poświęcenie domu. Lorcing, car i cieśla, Johann Strauss, walet cesarski, życie aktora, przepraszam, artysty, róże południa, zemsta Fredry, Zemsta nietoperza, tak. Nos w Wenecji i baran cygański. Richard Strauss. Kawałek srebrnej róży. Kawaler srebrnej róży. Elektron i koncert na dwóch. Na obój. Schubert. Piękna marynarka. Młynarka. Król dachów. Pstrąg. Sobowtór. I 8 symfonia Hamol nierozpoczęta. I fal rozwódka. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Panie Romanie, skoro tak rozmawiamy sobie o tym, prawda, i o owym, to niech mi Pan powie, co by Pan teraz zrobił, gdyby obok Pana siedziała kobieta? No, zależy z której strony. Lewej. No to wtedy przytuliłbym do serca. A jak z prawej? No to do woreczka żółciowego.